szczerze, no sam nie dowierzam jakby, że to się stało, jakby to były ogromne emocje chyba. No nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego, na pewno to będzie moment, który zapamiętam na bardzo długo. No, niesamowite, czy muszę sobie jeszcze później jak usiądę spokojnie wszystko obejrzeć, bo cały czas te emocje we mnie buzują i ciężko mi teraz na szybko coś powiedzieć. Ja powiedziałem, że takie mecze to są mecze, których się jakby już nie ocenia, tak? Tu musisz zrobić jakby robotę, wiedzieliśmy co potrzebujemy. Oczywiście nie nastawialiśmy się absolutnie na remis, ja nawet w szatni przed meczem mówiłem, że nas to nie interesuje remis, tylko zwycięstwo. Ale z remisu się cieszymy i bardzo go szanujemy. Cieszymy się, że wracamy do Ekstraklasy. Nie no, mniej więcej wiem, że Kelly mi podał, odwróciłem się, jakoś udało się strzelić. Tam nie wiem, między nogami chyba obrońcy ta piłka wpadła. No niesamowite uczucie. No jeszcze jak to jest z takim rywalem w takim meczu bramka dająca ci awans do Ekstraklasy, no super. Zawsze powiedziałem, że będę tutaj w ŁKS-ie, dopóki wrócimy do Ekstraklasy. Cieszę się, że udało mi się to przed końcem kontraktu jakby spełnić. Cieszę się, że tych młodych chłopaków mogłem wprowadzić gdzieś do Ekstraklasy, pomóc im w tym. No i cóż, czekamy co będzie dalej, tak? Zobaczymy jak to wszystko się potoczy i witamy w Ekstraklasie. Wydaje mi się, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo słaba. Jakby Arka miała więcej tych sytuacji, tak naprawdę kontrolowała, wiadomo, mieliśmy jakieś przebłyski, ale za dużo z tego nie wynikało, Arka miała tę sytuację. No i Olek jakby uważam, że znowu dał nam taki tlen po raz kolejny już. Czy to wtedy w meczu z Arką, czy to właśnie w meczu było z Górnikiem Łęczną. To znowu nam dał tlen, tak naprawdę dzięki niemu uwierzyliśmy, że jeszcze możemy i wyszliśmy na tą drugą połowę, wydaje mi się, że jako odmieniony zespół i no, udało się strzelić tą bramkę w 80 którejś minucie i zremisować i zdobyć tak cenny punkt. Jakby uważam, że nawet nie trzeba oceniać stylu tego meczu, wiadomo było, że trzeba zdobyć jeden przynajmniej punkt. My nie jechaliśmy z założenia, żeby zdobyć jeden punkt, tylko żeby zdobyć trzy, ale jak się już udało zdobyć ten jeden, to no, nie będziemy narzekać. Na pewno ten mecz się nie ułożył, absolutnie tak. Wydaje mi się, że to Olek Bobek nas utrzymał, pierwsza bramka stracona po stałym fragmencie, potem Olek obronił karnego. Ja w szatni nawet w przerwie mówiłem, panowie, to jest ta sama sytuacja, co była rok temu. Też Arka prowadziła u nas, mieli karnego, nie strzelili, wszystko można odwrócić. Cieszę się, że się udało Kowalowi zdobyć tą bramkę, bo faktycznie ten mecz się kompletnie nie układam, ale ja powiedziałem, zwycięstwo się nie sądzi, jakby to dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. Na pewno tych kibiców słychać i to nam bardzo pomaga w cięższych chwilach, w chwilach, kiedy napędzają nas tak naprawdę do roboty, to jest jakby super uczucie, że kibice z nami jeżdżą na mecze, wspierają nas i tak naprawdę pomagają nam w zdobywaniu punktów. Ja wiem, czy strach. Ja wiedziałem, że gdzieś w końcówce będziemy mieli swoją sytuację, bo widać było, że te ostatnie 20-30 minut Arka gdzieś fizycznie też siadła. My jakby napędzaliśmy się tymi akcjami, gdzieś tam może nie były jakieś super klarowne. No ale Kowal wziął to na siebie, jak przystało na młodego, ambitnego chłopaka. Tylko teraz trzeba go zatrzymać po prostu w klubie i cieszyć się z jego gry. To jest niesamowite. Niesamowite, wspaniałe. Wszystko mnie teraz ekscytuje. No nadal do mnie nie dociera, że tak naprawdę to miało miejsce, że to wszystko się stało cudownie. Ja się cieszę, że mamy takich młodzieżowców, tak? No, to tylko trzeba przyklasnąć akademii, że wychowali takich fajnych chłopaków, bo to jest duży atut, mając w drużynie dwóch młodzieżowców na boisku w Ekstraklasie czy w pierwszej lidze, masz spokojną głowę, nie musisz się nic martwić. Jeszcze jest mecz z Odrą, jeśli jeszcze nie mamy pewnego pierwszego miejsca i na pewno zrobimy wszystko, żeby za tydzień przy pełnym stadionie umilić ten czas kibicom i wygrać ten mecz i zakończyć tą ligę na pierwszym miejscu. Chcieliśmy to zrobić dzisiaj, dlatego że właśnie teraz możemy sobie ze spokojną głową zagrać mecz z Odrą. Oczywiście będziemy też go chcieli wygrać, bo to jest na naszym stadionie, przy naszej publiczności. Pewnie podejrzewam, że będzie około 15 tysięcy, jak nie więcej na stadionie. Także też będziemy chcieli się z nimi pocieszyć i świętować ten awans. Już odpaliłem na chwilę telefon, to było tam już tych wiadomości, że jak będziemy wracać autokarem, to sobie przejdzie, ale no już sporo tego jest. No na pewno wesoło, ale żona już do mnie dzwoniła, mówi pamiętaj, że jutro córka ma komunię, także ja dzisiaj nie pobaluję, ale mam nadzieję, że sobie odbiję. Dzisiaj jest dzień mamy, więc mamo to dla ciebie, no i żeby nie było, tata też o tobie pamiętam, siostrzyczka, bracie, to wszystko dla was, trzymajcie się.